Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Około 3-4 miesięcy temu zrobiłem film o tym, jakie są szanse na powstanie trzeciej części The Last of Us, w którym to podsumowaliśmy sobie wszystkie informacje, jakie na ten temat mamy, czy to z wywiadów, czy z różnego rodzaju przecieków. Wtedy tak naprawdę wszystko to były jeszcze przypuszczenia bez jakiegoś faktycznego punktu odniesienia, który mógłby poprzeć autentyczność tamtych informacji, więc mimo zebrania wszystkiego, co widzieliśmy na temat The Last of Us Part 3, dalej nie mieliśmy pewności, czy ta gra w ogóle powstanie, aż do niedawna. Bo lekko ponad 2 tygodnie temu wyszedł remaster The Last of Us Part 2 na PlayStation 5, wraz z którego premierą zapowiedziano film dokumentalny opowiadający o kulisach powstawania The Last of Us Part 2, który wyszedł 2 lutego, czyli jak teraz nagrywam to 6 dni temu, a mowa to dokładniej o Grounded 2. Film okazuje głównie historię i kulisy powstawania gry, ale także to, jak emocjonalnym przeżyciem było jej tworzenie dla wszystkich, którzy przy niej pracowali. Jednak to na samym jego końcu dostajemy krótki fragmencik, w którym to Neil Druckmann, czyli reżyser i scenarzysta gry, rozwiewa wszelkie wątpliwości na temat przyszłości serii The Last of Us. Dlatego teraz też puszczę tutaj fragment tego filmu, potem go omówimy, mimo że do omawiania dużo nie ma, ponieważ jest to taki bardziej filmik informacyjny, ale no to już po fragmencie. I did some other interview where someone asked me about The Last of Us and would there be any more stories or something. And I mentioned, like, you know, we have written a story that takes place after Last of Us 2 that stars Tommy. And I hope one day we get to make it. And the headlines across the industry were like, Naughty Dog has outlined Last of Us Part 3. And that's actually wrong. It was always a small story. It was never like a full title. At the time, we had higher priorities than Naughty Dog, was like to fix our pipeline, to fix work-life balance issues. Just based on where we were, I didn't want to prioritize this story, so that story was shelved. And I still believe one day it will see the light of day. I don't know if it'll be a game or a show, TBD. First game had such a clean concept of like the unconditional love a parent feels for their child. The second one, once we landed on this idea of the pursuit of justice at any cost, justice for the ones you love, it felt like, oh, there's a clean concept here, and there's a through line from the first game about love. If we never get to do it again, this is a fine ending point. And right, last bite of the apple, the story's done. The great thing about working at Naughty Dog is that we don't have to. It's always like, we would love another Last of Us, but if you guys feel like are passionate about something else, we'll support this other thing. Very privileged position to be in. I never take that for granted. I've been just thinking about, okay, is there a concept there? And for now years, I haven't been able to find that concept. But recently that's changed, and I don't have a story, but I do have that concept that to me is as exciting as one, as exciting as two, is its own thing, and yet has this through line for all three. So it does feel like there's probably one more chapter to this story. Cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to oficjalnie potwierdza fakt tego, że możemy się spodziewać trzeciej części The Last of Us, z czego się ogromnie cieszę. Jestem bardzo ciekaw, na co konkretnie wpadł Druckmann tym razem, ponieważ poprzednie dwie części, jak to właśnie wspomniał w tym filmie, miały bardzo przejrzyste, jednak zupełnie różne motywy, tak też tworzyły bardzo spójny twór. Co udało się jakby nie patrzeć za sprawą tego pierwotnie zwyczajnego doktorka, którego zabił Joel na końcu pierwszego The Last of Us. Dlatego też szczerze zżera mnie ciekawość, co tym razem będzie argumentem na powstanie trzeciej części. W szczególności, że jak tak sobie siedziałem i nad tym myślałem, to zupełnie na nic nie wpadłem. Jakby nie widziałem w ogóle w dwójce jakiegoś takiego punktu, który mógłby nadać sens na powstanie trzeciej części. Tak samo jak ten właśnie doktor z pierwszej nadał sens na powstanie części drugiej. Ale wierzę w wizję Druckmanna. Zaskoczył mnie z drugą częścią, więc wierzę, że i z trzecią byłby w stanie mnie zaskoczyć. I ciekawa jest również kwestia tego, że wspomniał tu o tym, że istnieje jakaś historia z Tomim w roli głównej, dziejąca się po The Last of Us Part 2 i szczerze chętnie bym to zobaczył. Jeżeli chodzi o formę, to chyba wolałbym, żeby na początku to była gra, niżeli film czy serial, czyli pewnie byłoby to jakieś DLC, no bo jest to mała historia. Tak też wydaje mi się, że o ile będzie to DLC, to dostaniemy je dopiero przy okazji części trzeciej, bo zanim tak naprawdę zaczną się jakieś prace nad wprowadzeniem tego w życie, to trochę czasu minie i wydaje mi się, że bliżej będzie już do wypuszczenia tego dodatku wraz z premierą The Last of Us 3, niżeli dodawać je 5 lat po premierze do The Last of Us 2. Oczywiście kiedy wyjdzie już jako DLC, to zakładam, że zostanie to dodane jakby do serialu live action The Last of Us, w taki sam sposób jak zostało dodane Left Behind, a Left Behind zostało bardzo dobrze wprowadzone do serialu, więc jestem pewien, że i tym razem by tak było.
Tak też to by było na tyle. Niestety dzisiaj wyszedł taki krótszy odcinek, no bo jednak jest on informacyjny. Nie chciałem też, żeby on właśnie był za długi, jakiś przyciągany. Tylko właśnie chciałem się z wami podzielić tą informacją, ponieważ no, czułem, że muszę po tym, jak zrobiłem film o tym, czy The Last of Us 3 powstanie, a no, tutaj tak naprawdę dowiedzieliśmy się bardzo dużo i wydaje mi się, że tak naprawdę po tych słowach tego The Last of Us 3 możemy się spodziewać. Kiedy w tamtym odcinku mówiliśmy sobie właśnie, że najprawdopodobniej, idąc takim schematem, jak te gry wychodziły, a wychodziły zawsze pod koniec jakby obiegu danej konsoli, czyli na przykład The Last of Us Part 1 wychodziło pod koniec obiegu PlayStation 3, The Last of Us Part 2 wychodziło pod koniec obiegu PlayStation 4, więc wydaje mi się, że tutaj też wyjdzie pod koniec obiegu PlayStation 5, czyli tak mniej więcej idąc z tym, że jeden obieg trwa 7 lat, to możemy się spodziewać trzeciej części w 2027, wydaje mi się, że najwcześniej, czyli za 3 lata. Dlatego dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, ponieważ jestem otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje. Oczywiście taktycznie muszę trochę pożebrać, więc byłbym mega wdzięczny, jakbyście zostawili po sobie jakiś ślad w postaci lajka lub subskrypcji, bo to bardzo motywuje do robienia większej ilości materiałów. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.